Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy film to nieplanowany materiał. Jednak wczoraj na oficjalnym kanale Jurassic World pojawiło się pytanie, które wielu osobom, w tym mnie, mogłoby wydawać się wręcz banalne. Jurassic World postanowiło, że będzie zupełnie inaczej. Jak możecie zauważyć, owe pytanie dotyczyło Indominusa i czasu, w którym został stworzony. Teraz widzicie ten post w całej okazałości i warianty odpowiedzi oraz według Jurassic World poprawną odpowiedź, którą jest rok 2009. Moja odpowiedź według twórców kanału jest niepoprawna. Jak widzicie, rok 2012 dla Jurassic World jest błędem. Komentarze, które pojawiły się pod tym postem, w większości nie zostawiają suchej nitki na twórcach tego pytania, a może konkretniej domniemanej poprawnej odpowiedzi. Kanał Jurassic World od dłuższego czasu popełnia rażące błędy. Chociażby samo słowo Jurassic w niektórych tytułach zostało napisane nie przez 2S, tylko przez 2R. Cóż, niestety to pokazuje, w jakiej formie na tą chwilę jest uniwersum Jurassic Park. Dobra, ale dość już o samym kanale. Teraz skupmy się na tym, kiedy ten nasz Indominus Rex tak naprawdę został stworzony. Kluczowe jest tutaj wyjaśnienie, jakie Jurassic World przypięło w swojej poprawnej odpowiedzi. Możemy tam przeczytać, że Indominus Rex i jej rodzeństwo wykluli się 5 kwietnia 2009 roku. No oczywiście nie jest to prawdą. Data, która znajduje się w tym wyjaśnieniu, to czas, w którym został stworzony Scorpio Rex, czyli tak naprawdę pierwsza hybryda, jaka się pojawiła w Jurassic World na Isla Nublar. Historia Indominusa zaczyna się 3 lata później, a oto jej przebieg. W 2011 roku park na Nublar zaczął notować delikatne spadki finansowe, co w późniejszych latach miało się tylko nasilać. Dlatego rok później, dokładnie 4 kwietnia 2012 roku, Simon Masrani wziął udział w specjalnym spotkaniu, na którym zarząd Masrani Global jednogłośnie przegłosował zatwierdzenie nowej atrakcji dla Jurassic World. Miało to uspokoić i zadowolić inwestorów parku. Krótko po tym spotkaniu Masrani wysłał maila do doktora Henry'ego Wu z prośbą o stworzenie czegoś zupełnie nowego. W rezultacie powstała genetycznie zmodyfikowana hybryda, która łączyła kilka rodzajów dinozaurów i współcześnie żyjących zwierząt. Rozwój projektu rozpoczął się bardzo szybko. Jeszcze w tym samym roku w Hammond Creation Lab wykluły się dwie samice Indominus Rex. Były to pierwsze i jedyne osobniki nowo powstałego gatunku. Jakiś czas przed 2014 rokiem oba Indominusy zostały przeniesione do Paddock 11, specjalistycznego obiektu zlokalizowanego w północno-zachodnim regionie Isla Nublar. Jednak z dwóch okazów został tylko jeden. Przed listopadem 2014 roku doszło do wydarzenia, które zaniepokoiło opiekunów hybryd. Mianowicie doszło do aktu kanibalizmu. W konsekwencji w roku 2015 przetrwał tylko jeden osobnik gatunku Indominus Rex. Hybryda już na etapie projektowania stała się obiektem wielu kontrowersji, a także spisków pomiędzy doktorem Henry Wu a Wickiem Hoskinsem. Szef InGen Security wykorzystał fakt powstawania nowego gatunku i namówił doktora Wu, aby ten wyposażył iRexa w cechy, które miały zrobić z niego bezwzględną maszynę bojową. Całe te ustalenia zostały utajnione przed władzami Jurassic World. Kiedy cały projekt zakończył się sukcesem, Simon Masrani oficjalnie ogłosił stworzenie nowej hybrydy genetycznej, która miała uzdrowić finanse Jurassic World. Podano również oficjalną nazwę Indominus Rex, co sprawiło, że sprzedaż biletów do Jurassic World gwałtownie wzrosła. Tak więc, moi drodzy, jak widzicie, czas i historia powstania Indominusa wygląda zupełnie inaczej niż to, co przedstawił nam oficjalny kanał Jurassic World. Być może to tylko wypadek przy pracy podczas pisania tego posta. Niemniej jednak nie wygląda to za dobrze i pokazuje nam, jacy ludzie na ten moment znajdują się w zespole zarządzającym społecznością naszego kochanego uniwersum. To wszystko na dziś. Dziękuję za oglądanie. Cześć!